Gdy Eusebiusz modlił się nocą, ukazały mu się rozproszone w lesie płomyki ognia. Tlące się ogniki zeszły się w jeden ogień, który rozgonił ciemności. Eusebiusz rozeznał, że oznaczają one rozproszonych, żyjących oddzielnie pustelników. Zapragnął połączyć ich w jeden ogień, klasztorną społeczność. Księże kardynale, w tym roku przeżywamy 750. rocznicę śmierci błogosławionego Eusebiusza, który był założycielem zakonu Paulinów. I z tego powodu w kolejnych spotkaniach próbuję zrozumieć, czym jest życie zakonne. I trudno o życiu zakonnym mówić, nie przywołując tego jednego z trzech ślubów, ślubu ubóstwa. Ksiądz kardynał jest osobą, która bardzo głęboko wzięła sobie do serca wezwanie papieża Franciszka do Kościoła Ubogiego i dlatego przychodzę tutaj z prośbą o kilka ważnych wskazań. Ubóstwo w oczach świata to jest przekleństwo. To jest w ogóle bardzo niemodne słowo. Jakby samo słowo odstrasza już, słowo ubóstwo. Akurat rozmawiamy w dniu, kiedy obchodzimy święto archaniołów, którzy są przykładem całkowitego ubóstwa. Na czym ono polega? Ono polega na tym, że nie reprezentują całkowicie Boga. Tam nie ma nic, czego nie ma Bożego. Oni pełnią wolę Bożą. Można powiedzieć jeszcze więcej. Nie zasłaniają sobą Boga. I chyba na tym polega ubóstwo. Pełnić Jego wolę, reprezentować Jego. A nie na tym polega, że ja nic nie mam, że jestem dziadem, że albo mam tyle, że nie wiem, co z tym zrobić. To nie na tym polega ubóstwo. Ubóstwo polega na tym, bądź wola Twoja, a nie moja. I to jest ubóstwo. To znaczy, bo ja wtedy będę miał żyć czystą Ewangelią. Kiedyś kardynał Franciszek, zwracając się do jednego z kursów, na którym był prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, mój ordynariusz, czyli arcybiskup Ryś, powiedział do nich, że święty Franciszek, którego tutaj mamy ze sobą, napisał piątą Ewangelię, która polegała na tym, że żył czterema Ewangeliami bez komentarza. I to jest ubóstwo. Więc nie mówimy o tym, ile mamy pieniędzy, ile przeznaczamy na biednych, tylko żyć po prostu Ewangelią, bo wszystkie komentarze ją osłabiają, ją rozmiękczają. Czyli to jest tak, jakby obrazowo powiedzieć, pić ze źródła, a nie z kałuży, nie z konewki, nie z wodopodobnych miejsc. Papież mi powiedział tak, jakbym był jałmużnikiem jego, to mówię tak, pierwsza rzecz, adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest dokładnie to, co mówiła Matka Teresa do swoich sióstr. Najpierw idzie upalać się przed Najświętszym Sakramentem, a potem dopiero wychodzi do ludzi. I czyń to, co by robił Jezus. A Jezus był ubogi. Jezus był ubogi. I co ciekawe, jak czytamy Ewangelię, najlepiej czuł się wśród ubogich. On się czuł dobrze wśród ubogich, bo on reprezentował Boga. On pełnił Jego wolę. Jezus jak nakręcony mówił, że przychodzę pełnić wolę Bożą. Więc ja jako kapłan przychodzę pełnić wolę Bożą Jezusa. Ma być Jego ikoną, Jego wyobrażeniem. Niedoskonałym, z tysiącem grzechów, które mam. Ale on mnie wybierając, wiedział o tym, że będę miał grzechy. Mało tego, wiedział, jakie miałem grzechy. I ubóstwo chyba polega na całkowitym zaufaniu Jego. Jemu. To jest, wiecie, tak jak wsiąść do łodzi. Ja jestem w ogóle z Łodzi, więc ten obraz Łodzi mi bardzo odpowiada. Jak wsiąść do łodzi
bez wioseł, bez steru i poddać się prądowi. I wtedy okaże się, że wcale nie tęskniąc za ubóstwem, staje się ubogi. Ale to jest też coś, co bardzo ludzi przeraża. Mnie przeraża taka myśl, że mógłbym wejść do łodzi bez wioseł i poddać się prądowi, to znaczy stracić kontrolę nad swoim życiem. No proszę zobaczyć, co ja to tego mnie nauczył papież obecny. Zawsze szukam w Ewangelii odpowiedzi na takie pytania. Co zrobił Jezus? Wziął dziecko i postawił, wyobraża sobie ojciec, przed wszystkimi kardynałami, biskupami, możnymi świata. Jezus stawia dziecko i mówi, proszę, bądź jak ono. A na czym polega ten fenomen nieprawdopodobny, który chciał ukazać Jezus w dziecku? Ono całkowicie ufa. Ono bez rodziców nie da rady. Zgubi się w galerii handlowej. Jak ojciec mówi, jest na basenie, mówi, skacz, bo dziecko nie umie pływać, to ono skacze. Przerażające. Ale wie, że będzie złapany. Bo to jest zaufanie. I myślę, że ubóstwo polega właśnie na tym, na całkowitym zaufaniu. Jeśli ja całkowicie zaufam, to ja mogę mieć miliony. Ja jako jałmużnik operuję nieprawdopodobnym kątem Ojca Świętego. Ale ja jestem tylko Jego zarządcą i moim obowiązkiem jest wydać te wszystkie pieniądze zgodnie z logiką Ewangelii. Zacząłem od tego, że papież mówił, idź i opalaj się przed Najświętszym Sakramentem. Sam to robi. Od 19 do 20 codziennie jest przed Najświętszym Sakramentem. Ja mam się opalać przed Najświętszym Sakramentem, a potem mieć styl życia eucharystyczny. Co to znaczy? To znaczy pozwolić się całkowicie ofiarować się całkowicie i pozwolić się zjeść. Co robimy na Eucharystii? Słuchamy najpierw, jest Haggada, tak jak u Żydów, opowiadamy o wielkich wydarzeniach. Potem mamy Boga obecnego na ołtarzu, trochę, proszę, lubię bardzo to porównanie, trochę mąki, kropla wody, słowa niegodnego kapłana, czyli moje. Jest Bóg na ołtarzu, który przychodzi pokorniutko. Dokładnie wtedy, kiedy ja postanowiłem odprawiać mszę świętą. Nie on. Za grosze. Tak. Jest obecny pod najbardziej prostą, no, gdyby ktoś chciał wymyśleć obecność Boga, to w życiu by nie wymyślił takiej postaci. Przynajmniej by drożdż dodał. A tak nie jest. I potem co się dzieje podczas Eucharystii? Ci, którzy zostali zaproszeni, zjadają Boga. Zjadają, wchłaniają go. Myślę, że ojciec, ile ojciec ma lat dla państwa? 10. No to ojciec może jeszcze nie zjadł tyle Pana Jezusa, żeby było więcej niż kilogramów ojciec ma. Ja już prawdopodobnie tak, chociaż jestem tęgi. I teraz na czym rzecz polega? Że ja mam mieć styl właśnie Jezusa, czyli eucharystyczny. Czyli dać się ofiarować. Proszę zobaczyć, co zrobił ojciec Maksymilian. Pozwolił się spożyć. Co zrobił ksiądz Popiełuszko? On doskonale już wiedział. On wszystko doskonale wiedział. I mimo wszystko mówił, że Ewangelią, żył czystą Ewangelią bez komentarza. Zło tylko dobrem można zwyciężyć. To jest czysta Ewangelia. Te dwie przywołane postacie, one pokazują na dwa sanktuaria, bo i ta cela śmierci to było sanktuarium spotkania Boga z człowiekiem i ten bagażnik, w którym wieziono księdza Jerzego. My jesteśmy w takim momencie naszej historii, kiedy sanktuarium jest marmurowe, pozłocone, kiedy to nasze życie w kościele, chociażby polskim, to jest życie ludzi dostatnich i wygodne życie, ludzi bezpiecznych. I to pewnie dobrze, bo to też jest jakieś błogosławieństwo. Ale pytanie ważne, które się przy tej okazji rodzi, jak w takim razie przeżywać to wewnętrzne, głębokie ubóstwo? Chociażby na Jasnej Górze, gdzie jest nas stół, gdzie nigdy nam nie zabrakło jedzenia, nigdy nam nie zabrakło prądu, gdzie czujemy się bezpieczni. Jak chodzę nieraz po placu Świętego Piotra, to przypomina mi się taka scena,
które jest zasłyszane, że kiedyś dwóch Żydów przyszło na plac świętego Piotra, popatrzy na tą wielką, nieprzeciętną bazylikę, na kolumnadę. Jeden do drugiego mówi: Icek, patrz, a zaczynali od żłóbka. To samo można by na błoniach powiedzieć: patrz, a zaczynali od obrazu Matki Bożej. Proszę Ojca, ja myślę, że najważniejsze jest to, nie ile ja mam pieniędzy w kieszeni. Jako jałmużnik mam bardzo dużo, ale do kogo one należą? To nie jest problem, że ktoś jest bardzo bogaty. To jest błogosławieństwo, że jest bogaty. Bo jeśli on sobie zda sprawę z tego, że to jest błogosławieństwo, to on tym błogosławieństwem zacznie się dzielić. Jeśli nie przypisze sobie tego, że to on jest taki inteligentny, on jest taki mądry, że on jest taki wielki, on to zdobył, to mało tego, to mu się należało, bo on to wypracował, to wtedy już jest koniec. Ja, jak myślę o Kościele, to myślę w kategoriach pielgrzymki. Tyle razy szedłem na Jasną Górę. Wie ojciec, pielgrzymka ma coś takiego w sobie, że ono zakłada ubóstwo. Nie ma pielgrzymowania bez ubóstwa. Ono jest wpisane w pielgrzymowanie ubóstwo. Syn człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć. Tak. My nic nie możemy więcej zabrać, niż uniesiemy. Mało tego, jeśli zabierzemy za dużo, to odciski będą podwójne. Więc trzeba zabrać rzeczy tylko niezbędne. Jak są rzeczy niezbędne, to nie ma nas nawet z czego okraść. Ja nie muszę niczego pilnować. Ja skupiam się na celu, gdzie idę. Skupiam się na drugim człowieku, który jest obok mnie. Temu trzeba pomóc. Natomiast wokół mnie jest bardzo dużo samochodów, jest tych, którzy pomagają, którzy zabezpieczają i tak dalej. I to wcale mi nie przeszkadza. Ale ja wiem, w jakim celu idę, ja wiem, dokąd idę, ja wiem, kogo reprezentuję, ja wiem, kogo chcę spotkać. I czasem ta droga jest ważniejsza niż samo dojście. Ubóstwo to jest całkowite zaufanie. Całkowite zaufanie. Mam takiego kolegę, właśnie mojego brata, lekarz, pułkownik, wojskowy, na szaserów pracujący, nie wiem, czy nadal. On jest niewierzący, chociaż według mnie jest bardziej wierzący niż ja, ale on mówi, że jest niewierzący. Kilka razy, kiedy się spotkaliśmy, nawet tutaj w Rzymie, on mówi: patrz, jest chirurgiem plastycznym. Tych wszystkich, którzy przyjeżdżają z Afganistanu, on ich naprawia, ale czyni to w taki sposób, że bardzo często jego profesor, jak szyje, to jest szalony, on szyje, to prawie jej nie widać. Przywraca ludzką twarz, ten tak. I on mówi: patrz, ja mam coś takiego w tych dłoniach nieprawdopodobnego. Mam coś takiego, ale to, co jest najpiękniejsze, to on mówi: to nie ja. Mam coś takiego, mam taki dar. Nie potrafię go nazwać, nie wiem, skąd to jest. Ja mówię: słuchaj, ja jako wierzący potrafię to nazwać. Ale najbardziej mi się podoba, że ty nie przypisujesz to sobie. Więc myślę, że póki zakonnicy z Jasnej Góry, stróże, to takie też nielubiane słowo, jak i ubóstwo, bycie stróżem. Ładnie by było administratorzy Jasnej Góry. Ale jeśli ojcowie nie będą przypisywać sobie tego wszystkiego, tylko będą wiedzieli, po co to służy, to nie będzie problemu. Druga rzecz, która mi się teraz przypomina, to mam takiego kolegę, który jest 2 lata ode mnie starszy, z redemptorystą. Jest wykładowcą łaciny, której nikt nie lubi w seminarium, greki i patrologów. Otóż też człowiek, że wchodzi się do niego do celi, czyli do pokoju, to tak, tam jest biurko puściutkie, leży jedna lub dwie książki, kapcie gdzieś przy biurku. Łóżko idealnie zaścielone, nie ma nic w tym pokoju. I kiedyś mówi: Sławek, o co tu chodzi? On mówi: ja zachowuję reguły. Bo u nas jest tak, że nie wolno książek przynosić do pokoju, tylko tą czytasz.
Więc nie ma on wytapetowanych ścian książkami, albumami, które może by mi ciocia kupiła. Nawet nie zgromadzenie. On po prostu zachowuje reguły. Jest nieprawdopodobnie autentyczny. Piła niesamowita, a idą klercy do niego się spowiadać. Ile razy przyjadę do Tuchowa, jest brat na furcie, nie mogą Sławka znaleźć. To wtedy już teraz się nauczyłem, wtedy też mówiłem, niech brat zobaczy w kaplicy. I Sławek jest w kaplicy. I to jest cała jego tajemnica. On zachowuje reguły. Jest ubogi. To jest przykład takiego ubóstwa, które sprawia wewnętrzne bogactwo. Tak. Błogosławionego ubóstwa. Bywa jednak, że ubóstwo degraduje człowieka. To mamy na ulicy. To ubóstwo, które przeszło przez zaskoczenie, to ubóstwo, które poniżyło. To ubóstwo, z którym nikt by z nas się też nie pogodził. Natomiast my mówimy o tym, że ja cały jestem dla innych. I wtedy środki, które mam, wszystko jedno, czy one są olbrzymie, czy one są bardzo skromne, są nieistotne. Proszę zobaczyć, co mówi Jezus. Nie zabierajcie ze sobą nic. Ani sandałów, ani drugiego płaszcza, drugiego ani płaszcza. Laski. Ciekawe jest, nie wiem, czy ojciec wie, dlaczego laski Jezus nie kazał zabierać. Bo laska służyła do obrony. Żeby odganiać psy, które atakują i odganiać też od ludzi, którzy mogą obrabować. Ten, kto jest ubogi, staje się bezbronny. I Jezus chce, żebyśmy byli bezbronni. Stąd pojawia się też policzek. Że jesteśmy bezbronni. To jest nieprawdopodobne, ale jest też taka prawda, że nasi ubodzy, prawdziwi ubodzy są bezbronni. Oni, jak śpią na ulicy, są całkowicie bezbronni. I to ubóstwo zakonne, czy ubóstwo ducha, ono też sprawia bezbronność, ale przed Bogiem. Przed Bogiem, tak. To Bóg może wkroczyć wtedy tak, w moje ale życie. Wie ojciec, jak całkowicie się oddamy Panu Bogu, jak całkowicie się Mu ofiarujemy, jak całkowicie Mu zaufamy, to wtedy my roznosimy zapach Boga. My roznosimy nieprawdopodobny pokój. Ludzie to wyczuwają. Są księża, którzy nigdy w życiu nie prosili, będąc proboszczami, budując kościół, nigdy nie mówili o pieniądzach. Wybudowali piękne kościoły. Nigdy tego nie wspominali, bo ludzie sami wyczuwali, jacy oni są. Że nie dla siebie. Że nie dla siebie. Taki był chociażby Wianek. Ciągnęli do niego nieprawdopodobnie. Bo on był cały dla innych. Tam nie było jego. I myślę, że na tym cała rzecz polega. Pierwsze, nie zasłaniać Boga sobą. Bo ja go mogę zasłonić, ja go mogę przesłonić tym wszystkim, co mam. Że mnie po prostu nie będzie widać, tylko to, co mam. Rozmawiamy w pałacu. Bóg będzie zasłonięty, jeżeli będę miał za dużo. Dla mnie, nie zobaczy go. No więc mądrość Kościoła to jest to, gdzie jest mowa o superfluach. To znaczy, że ja mam tylko mieć tyle, ile jest mi niezbędne. A wszystko inne nie należy do mnie. Oczywiście ta poprzeczka niezbędności każdy sobie może rozszerzyć. I tutaj Jan Paweł II nam przychodzi z pomocą, bo w 80 roku taki list napisał, w którym mówi, że księdzu nie wolno, duchownemu nie wolno żyć powyżej średniej. A nawet poniżej. Bo to nas chroni. Bo to nas chroni. Jest taka fajna piosenka, mi się teraz przypomniała, Oazowa. Jesteśmy Boży Cygani. Tęsknotą gnani, Boży Cygani, jutra niepewni, ale milionerzy tej ziemi. Nic nie mam, bo w tej piosence jest też taka zwrotka, że możemy zabrać tyle, ile serce pomieści. To jest właśnie o ta pielgrzymka, o której mówimy, w której każdy z nas jest. Jeśli ja sobie uświadomię, że jestem pielgrzymem, to wtedy wiem, co będę miał robić, bo mi nie jest przypisane być administratorem dóbr, które są. I nic więcej. Ja myślę, że jeżeli Paulini będą wiedzieli, że są administratorami tylko, mało tego,
są przechodniami przez sanktuarium maryjne. Ilu pełniów przeszło od Eusebiusza? Tak jest. Więc myślę, że to nam pomoże. A przede wszystkim to jest to, że ja mam reprezentować Boga. I proszę zobaczyć, dla mnie tutaj nie ma wysokiej teologii. Jezus był ubogi. Nie mam być ubogi. I nic więcej. Papież obecny, który nosi imię Franciszek, jest nieprzeciętnie bogaty. W jaki sposób? Że otrzymuje niesamowite darowizny od ludzi. Wszystkie, jakie dostaje rano, gdzie są mszy u świętej Marty, bo ludzie chcą się podzielić tym, co mają. Najprostsza forma podziału to jest właśnie dać pieniądze bardzo często, bo wtedy papież jest wolny w tym, gdzie je może przeznaczyć. Te wszystkie pieniądze trafiają do mnie. Wszystkie. I papież mnie pyta tylko jedno. Czy nasze konto jest puste? Jeśli jest puste, to jest dobre. Ale nie dlatego, że jest puste, bo można je napełnić. Czyli nie wyrzekamy się tych dóbr, tylko wiemy, co z nimi mamy robić. A co ma zrobić człowiek, który za bardzo pokochał swoje bogactwa? Bo w Ewangelii jest ten młody człowiek, który oczy zasmucony. Ja myślę, że to jest taka przestroga. Wie ojciec dlatego, bo to, co on miał, tak mi się wydaje, dawało mu prestiż życia. Bo dzisiaj, kto ma pieniądze, to raz, że sam uważa, że się liczy, dlatego kradniemy. Proszę zobaczyć, te wszystkie afery okradania społeczeństwa, jakichś banków, piramid i tak dalej. To, bo jak będę miał pieniądze, to ja wydaje mi się, że będę wtedy wolny. No i kończymy wtedy w więzieniu. Okazuje się, że spłataliśmy sobie największą niewolę życia. No tak, bo za cenę wolności, dziwnej wolności. Bardzo często to, co mamy, posiada nas, a nie... Więc właśnie stają się niewolnikami tego, a człowiek ubogi, który zaufał Panu Bogu, staje się człowiekiem wolnym. Całkowicie wolnym. Całkowicie wolnym. To jest nieprawdopodobne. Ja mam wszystko tu służbowe. Gdyby cię mi papież powiedział, że nie wiem, wracaj do Polski, czy jedź gdzieś indziej, ja nie muszę wracać do swojego domu. Mogę ci już nie wracać, bo tam jest wszystko, co ja zastałem. Ja przyjechałem tutaj z jedną walizką i z tą walizką mogę wrócić. Nie mam nic tutaj swojego. To mi daje pełną wolność. To mi daje tak nieprawdopodobną wolność, że ja też mogę przyjść do papieża i powiedzieć, Ojcze Święty, to mi się nie podoba. Ja się z tym nie zgadzam całkowicie. To mi daje pełną wolność. Ja nie mam nic do stracenia. Kompletnie. Tak było wczoraj. Że musiałem interweniować w pewnej sprawie i mogłem iść do Ojca Świętego z pełną wolnością. Nic nie muszę chronić. Nie muszę... Ja się tego nauczyłem od księdza, który nas wychował. To był wikariusz. Ksiądz dziadek, który nas prowadził w życiu azowe. Znam się z księdzem Blachnickim. To on znajdował tą przestrzeń dla nas oazową. Otóż jego mieszkanie zawsze było otwarte. Tam nie było nic, nie było żadnej szafy, do której nie mogliśmy zajrzeć. Jak przygotowaliśmy żłóbek, budowaliśmy grób pański, to on dawał klucze, mówi, słuchaj Konrad, idź tam w wersalce, jest młotek, śrubokręt i wszystko. My podnosiliśmy tą wersalkę. On żył cały dla nas. On nic nie miał. Nawet nie miał telewizora. A kiedy wjeżdżaliśmy na oazy, to on miał taką szkatułkę. W tej szkatułce on składał przez cały rok pieniądze. Oczy z proboszczem to robili. Odkładali. To są te superflua. I były tam same banknoty. To była inna nominacja wtedy, ale tam no, 10, 20, 50 zł, 100 zł, które miały wartość. I ja wtedy chłopak, albo podstawówka, nie wiem, 7, 8 klasa, początek liceum, jak jechaliśmy na oazę, naszych rodziców nie było stać na to. Oazy nie kosztowały dużo, ale bardzo mało się zarabiało. To trzeba było wyjść do tego pokoju sam na sam i tam była ta szkatułka, otworzyć ją i wziąć tyle pieniędzy, ile będzie brakowało rodzicom do zapłacenia za oazę. Pamiętając o tym, że jeszcze jest kolejka 50 następnych. Ale jeszcze było jedno, każdy musiał wziąć. Nie mogło być tak, że ktoś nie wziął. Więc on nas uczył takiej odpowiedzialności. Bardzo wymagające. Wymagające nieprawdopodobnie. To jest tak, jak jeden z profesorów w seminarium
jak był sprawdzian, jak było kolokwium, zadał pytania i wychodził. Mówi, wy będziecie księżmi, to przecież nie będziecie oszukiwać. Mhm. I ojciec, jak odpowiedziała matka księdza Popiełuszki, która ona jest błogosławiona, bo Popiełuszko, ksiądz Popiełuszko jest wypadkową jej świętości, według mnie. Kiedy zapytano ją, jak pani wychowała takiego patriotę? Ona powiedziała, że w domu się nigdy nie kłamało. Tylko tyle. A potem jeszcze jedno było pytanie, no a jak pani pogodziła się z tym, że on został zabity, umęczony? Ona odpowiedziała, skoro mój syn poszedł do seminarium i chciał zostać księdzem, to musiał liczyć się z tym, że może być męczennikiem. To jest całe seminarium w jednym zdaniu. Skoro ktokolwiek z nas postanowił być zakonnikiem, to musi się liczyć z tym, że ma całkowicie zaufać Bogu. Całkowicie zaufać Bogu. Nie pielgrzymom, którzy przynoszą pieniądze na tę górę. Nie współpracy z miastem. Nie dotacją z Unii Europejskiej. Ale ufać całkowicie Bogu. Na Eucharystię odpowiedzieli, trudna jest ta nauka, któż jej może słuchać. Kiedyś papież, jak na samym początku powiedział tak, sprzedaj biurko, wyjdź na ulicę, bądź z biednymi. Mówi tak, na początku będzie się to tobie wydawało strasznie ciężkie. A potem zobaczysz, że to jest najpiękniejsza część Ewangelii, bo to samo robi Jezus. I będziesz człowiekiem wolnym. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mamy Franciszka między sobą. Proszę zobaczyć, on dźwiga Kościół zrujnowany. Odbudował, w jaki sposób odbudował Kościół? Przez ubóstwo.